Czołem dziwiarki, dziwiarze, dochodzę do końca z moim sweterkiem. Zostało mi jeszcze kołnierzyk i takie plisy. I ten film, na który Was serdecznie zapraszam, będzie o tym, jak ja robię kołnierzyk. Ten kołnierzyk będzie miał taką plisę podwójną, dwustronną, dwukolorową. I dopiero od niej się zacznie sam kołnierzyk, też dwustronnym żakardem. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do części dalszej. Jak długi ten film będzie, nie mam pojęcia, bo ponieważ będę go kręciła za 2 dni. No, przeszłam fazę prucia, czyli sprułam nitkę niebieską, nabrałam te oczka wszystkie na nitkę żółtą, na druty i zamknęłam łańcuszkiem. To mi stabilizuje cały dekolt. Jakby ktoś pytał, po co ja to w ogóle otwierałam, znaczy zostawiałam oczko otwarte. Przystępuję do robienia listwy. Policzyłam, czy mam nieparzystą ilość, mam nieparzystą ilość i teraz w każde oczko łańcuszka, z każdego oczka łańcuszka będę nabierała nitkę. Z prawej strony, łapiąc za prawe żeberko, zaraz Wam pokażę, znaczy za tylne żeberko, będę nabierała na druty 2,75, będę robiła na 2,75 oczka listwy dwustronnej, dwukolorowej, ale ja to sobie bardzo ułatwię. No, 4 rzędy przedziergam tym kolorem żółtym listwę od strony prawej, swetra ona będzie żółta, a za te bliżej mnie żeberka nabiorę sobie nitką niebieską i również 4 rzędy przedziergam samą nitką niebieską w tej z powrotem. No, zwykłym ścigiem pończoszniczym. I pamiętać tylko muszę, że zaczynam z tej strony, jak gdyby nabierać te oczka, czyli od strony lewej swetra muszę nabierać po to, żeby one mi się w pewnym momencie w jednym miejscu skończyły, tak? Dobrze, światło się zmienia, mam nadzieję, że to nie będzie nam bardzo przeszkadzało. Wykonałam tę część, o której mówiłam na początku. Teraz ja to połączę. Teraz czeka mnie taka dosyć trudna operacja z dwóch powodów. Albo nawet z trzech. Teraz muszę to połączyć. Nitką niebieską będę prawe oczka, a nitką żółtą lewe oczka na plisie. Te nitki już sobie skrzyżowałam. I oprócz tego, to jest drut 7,25, to jest 2,75, to jest 2,25, a ja to muszę teraz przerobić i przenieść te wszystkie oczka na jeden drut i to jest najmniejszy drut, jaki mam drewniany, 3,75 i będę to robiła tak. Przechodzę na drugą stronę, która będzie prawą stroną kołnierzyka, czyli i teraz tak, oczka prawe, muszę pamiętać, wykonywać najpierw oczko prawe niebieskim, ściągam. I oczko lewe, o, nitka wraca, oczko lewe żółtym. I w takim rytmie, przenosząc na grubsze druty, z cieńszych drutów, nitkę prawe. No trochę się pomęczę i jeszcze mi tu razi światło odbijające się od tych metalowych drutów, dlatego nie lubię też metalowych. Bo siedzę, światło mam za sobą. Jak już wpadnę w rytm, nie? To Wam pokażę trochę szybciej, bo to najgorsze są początki tutaj, jak te oczka są takie jeszcze bardzo zaciągnięte. Lewe. To jest najgorsze dla mnie w tym całym żakardzie, bo no mam 3 druty, prawe, lewe, widzicie, nitkę mam tutaj w środku, pomiędzy, muszę pilnować, żeby mi z tych śliskich drutów nie spadły te oczka. I tak robimy, prawe oczko, niebieskie, ja wiem, że to wygląda ślamazarnie, to jeszcze przez tą kamerę, lewe oczko, żółte. No, oszczędzę Wam tego.
No i hura, hura, bura, bura, mam tu 16 oczek i tu 16 oczek. No ściągnięte i zobaczcie, no warto robić taką listwę. To jest właściwie takie usztywnienie kołnierzyka, bardzo stabilizuje dzianinę. Ta dzianina już się nie będzie tutaj od ramienia do ramienia, bo tu mam początek ramienia, potem tu mam ramię praktycznie. Nie będzie się tak ciągnęła jak tu, tak? Nie będzie mi to tak, nie będzie mi to zjeżdżało przede wszystkim z ramion. To jest takie usztywnienie jak przy koszulach, przy bluzkach koszulowych czy przy koszulach męskich, usztywnienie kołnierzyka, które pozwala na to, że ten kołnierzyk może stanąć, chociaż nie jest powiedziane, że on stanie, bo on równie dobrze może tak leżeć na szyi. O, mam. Dobra, to przerwa teraz dla mnie, przerwa dla was, nie ma przerwy. I za chwilę się spotkamy, jak będę robiła już pierwszy rząd żakardem. Najpierw przy żakardzie, przy samym żakardzie leniwym dwustronnym, o zasadzie, i później wam pokażę. Może kilka rzędów nawet wam pokażę. Tylko oczywiście po kawałku, tylko na podstawie jednego tych 8 oczek. Teraz przechodzimy do schematu. Opowiem wam, jak go czytać. To jest schemat leniwego dwustronnego żakardu. To, co tutaj widzicie na czerwono, to jest raport. Ten pasek żółty to jest jak gdyby kolumna, która na samym początku tego wzoru się pojawi. No tak dla symetrii. I tutaj będą oczka brzegowe. A to, co widzicie, to są po pierwsze. To są wyłącznie rzędy nieparzyste, czyli rzędy po stronie prawej robótki. Te rzędy, czyli tak jak w większości ażurów mamy ponumerowane pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty, jedenasty, trzynasty, piętnasty, siedemnasty, dziewiętnasty rząd. Jak przechodzimy na drugą stronę robótki, to przerabiamy rzędy parzyste. I tutaj oczka, które mamy zaznaczone, to są wyłącznie oczka prawe, bo na drucie my mamy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Prawe przerabiamy tym kolorem, który mamy na schemacie, czy tu powiedzmy, że będzie to kolor pomarańczowy, a lewe oczko z automatu kolorem przeciwnym. I ja sobie tak, jak będę dziergała, to nawet usłyszycie, będzie tak. Żółty przeciwny, niebieski przeciwny, niebieski przeciwny, żółty przeciwny, niebieski przeciwny, niebieski przeciwny, żółty przeciwny, żółty przeciwny. Ja sobie to mówię na głos i wtedy przy przerabianiu tego rzędu proponuję wam z nikim nie rozmawiać, tylko sobie po prostu skupić się na tym, żebyśmy się nie pomyliły właśnie, że każde oczko lewe po każdym tym kolorze, czyli po niebieskim, następujące po nim oczko lewe, które tutaj jak gdyby jest w tej linii, bo ono się chowa, przechodzi na drugą stronę robótki, jest kolorem przeciwnym, czyli żółtym. Tu znowu prawe przerabiamy niebieskim i przeciwne oczko żółtym. Musimy tego pilnować. Wchodzimy do dziergania. Na stronie prawej robótki, czy to jest lewa strona dzianiny? Dlatego, że kołnierzyk mi się wywinie na tę stronę, czyli to będzie prawa strona kołnierzyka. I robię tak. Tu mam parę. Zawsze przerabiamy parami, pamiętajcie, co by parami. Pierwsze oczko zawsze kolorem ze schematu, drugie kolorem przeciwnym, ale to są pierwsze dwa oczka brzegowe. Prawe ściągam z drutu, przekładam nitkę naprzód robótki i lewe z pary, czyli drugie oczko z pary. Zdejmuję z drutu bez przerabiania. Ja tak przerabiam pierwsze dwa oczka. Później, tak jak schodzę z drutu, następną parę, czyli tu będzie oczko prawe i przeciwne, czyli lewe. Mam nadzieję, że widzicie. I to jest pierwsza kolumna oznaczona na schemacie na żółto. Ja w tej kolumnie mam. Pierwsza kolumna to jest żółte i przeciwne. Ja tak sobie będę mówiła. Żółte, przeciwne. Przeciwne. Ściągam ten marker i patrzę. Teraz mam tak. Żółte, niebieskie, niebieskie, żółte, niebieskie, niebieskie, dwa żółte. Przeczytałam schemat, zapamiętałam. Czyli robię tak. Żółte,
i od razu para przeciwne. Teraz mam niebieskie, niebieskie, czyli niebieskie. Sorry, zanim wejdę w prawe, przeciwny kolor z automatu. Niebieski. I z automatu przeciwny. Zrobiłam żółte, niebieski, niebieski. Teraz mam żółty, czyli przerabiam na żółte i przeciwny. Pamiętajcie o tym, że to jest przeciwne, żebyście nie wydziergały, że całą parę dziergacie jednym kolorem. Nie. Prawe oczko kolorem ze schematu, lewe kolorem przeciwnym. Teraz mam dwa niebieskie, czyli będzie niebieskie. Przeciwny kolor. Pamiętamy, że przy przerabianiu oczka prawego obie nitki są za robótką i powtarzamy. Żółty, przeciwny. I przy przerabianiu oczka lewego obie nitki wędrują naprzód robótki. Doszłam do końca tego pierwszego okrążenia i mam tutaj dwa ostatnie oczka. Zawsze będę przerabiała na stronie prawej. Prawe oczko będzie zawsze żółte, lewe oczko będzie zawsze niebieskie, czy przeciwne. Zaciągam i znowu prawe jest żółte i lewe. Lewe będzie zawsze niebieskie. Odwrócę sobie tą robótkę, nawet nie ściągam tych nitek z palca, cały czas je mam na palcu. I teraz ściągam te oba oczka brzegowe i jak ściągam pierwsze oczko, no to nitka jest za robótką. Teraz obie nitki wędrują przed robótkę i ściągam oczko od pary. Żółte, znowu wędrują obie nitki za robótkę, teraz je łapię i dziergam stronę lewą. Strona lewa, czyli parzysta strona, nie patrzymy na schemat, pracujemy, przerabiamy oczka dokładnie tak, jak je widzimy, czyli widzimy oczko niebieskie, przerabiamy je na niebiesko. Przerabiamy je na niebiesko, jeszcze marker mi to przeszkadza. Widzimy oczko żółte, przerabiamy na żółte. Tu się w ogóle, tu teraz możemy wejść w dyskusję z dzieckiem, mężem i tak dalej. Tu się nie pomylimy. Po prostu tak jakbyśmy robiły, tylko musimy patrzeć. Tak, i musimy pamiętać, że na prawo przewracamy oczka, obie nitki, oczko na lewo, obie nitki z przodu. Prawe, lewe. Teraz będzie niebieskie i żółte, teraz będzie żółte i niebieskie. Zaciągamy od czasu do czasu tę nitkę, sprawdzamy jeszcze, czy nic nam tu nie wylazło. Tu się może wydawać, że wylazło, ale to jest oczko lewe. Czyli tutaj prawe, czyli to nie wlazło, bo to się zejdzie. W czasie robótki się to zejdzie. Czyli ja sobie dziergam do końca ten rząd. Dobra, doszłam do na tej drugiej stronie, na lewej stronie robótki, doszłam do ostatnich trzech oczek. I te też przerabiam tak, jak schodzą z drutu. Zarówno kolor, jak i rodzaj oczka. Jestem w drugim rzędzie nieparzystym, czyli jak widzicie, przerobiłam jeden rząd schematu. Zdejmiemy dwa pierwsze oczka, zdejmuję, a dalej przerabiam tak, jak schodzą te dwa, znaczy jedno oczko jak schodzi. Czyli tutaj będzie zawsze oczko prawe będzie tym żółtym, lewe niebieskim. I patrzymy na schemat. Na schemacie mamy teraz tak.
To oczko będzie niebieskie jeszcze, bo to będzie ostatnie oczko w raporcie, czy niebieskie. A później mamy tak. Żółte, żółte, niebieskie, 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 żółte, żółte, niebieskie. Czyli będę miała dwa żółte, trzy niebieskie, dwa żółte i jedno niebieskie. I zaczynam od tego jednego niebieskiego, czyli robię niebieskie lewe na żółto. I tu mam dwa żółte, Julusia, żółte przeciwne. Zaciągam żółte przeciwne. Starajcie się zaciągać, bo one się bardzo rozwlekają przy tym żakardzie. Tu nie stosujcie drutów większych niż w swoim, w pozostałej części tego udziergu. Czyli były dwa żółte, czyli dwa pierwsze spary są żółte, potem mam trzy niebieskie. Robię niebieski przeciwny. Niebieski przeciwny i trzy niebieski przeciwny. Teraz mam dwa żółte, żółte przeciwny. Zaciągam żółty przeciwny i jeden niebieski, ten od którego zaczynałam robótkę przed markerem, no bo to jest przed markerem. Julusia, skup się. Dobrze, ja teraz sobie radośnie będę dziergała, bo myślę, że nikomu nie zależy na tym wzorze, żeby go odtwarzać. Czyli zasada jest taka, że na prawej stronie robótki, którą macie, możecie oznaczyć tu jakąś agrafką, jeżeli macie problem z rozszyfrowaniem. Ja pamiętam, że to jest ta, gdzie plisa jest ciemna, to jest moja prawa strona robótki. Wykonujemy oczka schematu. Te oczka, które są na schemacie zaznaczone, to są oczka prawe z pary. Drugie oczko z pary kolorem przeciwnym. Na lewej stronie robótki, tak jak schodząc z drutu, powtarzamy dokładnie to, co widzimy. No i wydziergałam sobie cały ten kołnierzyk. To jest strona lewa kołnierzyka, strona prawa kołnierzyka. Pozostało mi go zamknąć i się powiem Wam, ostatnie całe dwa rzędy, bo to rząd prawy i lewy wykonywałam tutaj, żeby były oczka same żółte i się zastanawiałam, którą nitką zamknąć i zdecydowałam, że to będzie nitka ta pomarańczowa. No bo skoro jest to prawa strona, to tak będzie ładnie, jak na pomarańczowo zamknę. Ja to robię przy pomocy szydełka, oczywiście każdy to robi przy pomocy drutów, ale nie jest łatwiej szydełkiem. Pokażę Wam, jak taki dwustronny żakard zamykam. Nitkę już odcięłam, koniec, umarł w butach. Mój brzeg wygląda tak, czyli po stronie prawej żółty, po stronie niebieski, niebieski. Ja to nagrywałam, ale nie mam stuprocentowej pewności, że ja tego nie usunęłam, bo robiłam porządki. Póki co przyjmijmy, że nie usunęłam. Na drucie mam oczka parami. Prawe, lewe. I tak łapię je szydełkiem, przeciągam sobie pętelkę pomarańczową. I następne dwa oczka, znaczy następną parę. I teraz już przeciągam przez wszystkie trzy oczka. I tak do końca. Usuwam, czyli zamykam je parami, u góry mi się tutaj robi łańcuszek i takie żeberko z tych niebieskich oczek, które tu są lewe po tej stronie. Czyli po stronie lewej mam tak, jakbym wykańczała oczkami, znaczy jakbym, no lewymi, jakbym wykańczała oczkami lewymi. Wygląda. Czy
Czyli normalnie łańcuszkiem zamykam tym po dwa oczka. Troszkę to muszę ponaciągać, żeby nie było zbyt ściśle. Ja nawet i-cord robię szydełkiem, bo mi jest tak dużo łatwiej. Szybciej przynajmniej mnie. O. Tak prawa, tak lewa strona wygląda. Ciemno się robi, więc lampę odkrywam, zakrywam. Kołnierzyk skończony, to taki kołnierzyk stójka, bo go można postawić. Jeśli chcielibyście zrobić, to mam nadzieję, że film jest kompletny. Lewa strona, czyli ta, którą widać po postawieniu stójki. Tak wygląda prawa, tak, dwustronny żakard. Te nitki wszystkie pochowam już na samym końcu. Pochowam je, powciągam je, tu jest tunelik, w który mogę sobie wciągnąć te nitki. I żegnam się z Wami serdecznie, dziękując za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, to proszę zadawać. A w innym filmie, w najbliższym, opowiem Wam o moich planach, co już zakupiłam, jakie mam plany. Dobra, dziękuję jeszcze raz. Buziaczki, pa, pa.